Cześć, z tej strony Karolina i dzisiaj u mnie gość specjalny, czyli Krzyś. Widzieliśmy, że ostatni filmik o Lwowie, nasz wspólny, wam się spodobał. Było dużo głosów, żebyśmy częściej nagrywali razem. A że zbliża się rok szkolny, zaraz w poniedziałek, nie wiem kiedy to dodam, możliwe, że w poniedziałek, a później rok akademicki, to stwierdziliśmy, że to idealny moment, żeby nagrać film o naszych studiach. Poprosiłam was na Instagramie, żebyście zadawali nam pytania, co was konkretnie interesuje i myślę, że możemy zacząć. My teraz idziemy na czwarty rok prawa. Tam się poznaliśmy i zaczniemy. Znaliśmy się na pierwszym, nie na czwartym. Tak. Mam tutaj telefon z pytaniami. Uważasz, że prawo to studia przyszłościowe? Znaczy prawo to w ogóle kierunek teraz o wiele mniej prestiżowy niż kiedyś, o wiele łatwiej się na niego dostać, ale z prawem jest to fajnego, że to jest pozyskiwana taka bardzo uniwersalna wiedza, która może być wykorzystana w różnych zawodach, więc uważam, że prawo to studia przyszłościowe. Tylko, że czasami ciężko o pracę, jak się nie jest takim super fajnym. A ja ogólnie na większość pytań swoją odpowiedź będę zaczynał od słów to zależy. To zależy. Bo to zależy, czy to są studia przyszłościowe, zależy przede wszystkim od studenta. Jeżeli zaangażujecie się w 100%, to będą to studia przyszłościowe, na pewno. Jeżeli będziecie dobrzy już na studiach i będziecie robić coś więcej niż tylko studiowanie, to nie będzie problemu z pracą, tylko trzeba ciężko pracować. Kolejne pytanie to, jakie przedmioty zdawaliście na maturze, aby dostać się na prawo? Ja zdawałam historię, polski, angielski rozszerzony, no i matmę jako podstawę. Ja do tego jeszcze dodałem rozszerzenie z WOS-u i ogólnie polecam, bo wystarczy się trochę go pouczyć, tego WOS-u, i można naprawdę uzyskać wysoki procent, ale jednak maturę z polskiego rozszerzoną lepiej pisać, bo ona jest prosta po prostu i można osiągnąć wysoki rezultat. A dodatkowo można WOS, bo niektóre uczelnie wymagają WOS. Tak, właśnie, bo to wszystko też zależy, gdzie się wybieracie na uczelni. Wiem, że na przykład chyba do Warszawy albo do Krakowa musi być WOS. Do Wrocławia na przykład jest właśnie ta historia. Wiem, że historię można też zamienić matmą. Tak, we Wrocławiu tak można było zrobić. Zabrzmi banalnie, ale skąd pomysł na prawo? To może ty zacznij, bo ty chciałeś iść na prawo. No ja po prostu chciałem iść na prawo. No. Zawsze się interesowałem polityką, społeczeństwem, wiedzą o społeczeństwie, przestępstwami, uwielbiałem kryminały. Annę Marię Wesołowską. No, może nie do końca, ale dlatego, po prostu mnie to interesowało. U mnie pomysł na prawo zrodził się w momencie, kiedy się na prawo dostałam, bo aplikowałam na jakby 4 różne kierunki. Takim kierunkiem, na który chciałam iść, to była komunikacja wizerunkowa właśnie na Uniwersytecie Wrocławskim. Dostałam się tam, dostałam się też na prawo i stwierdziłam, że będzie fajnie, mówili. No, jakoś tak już zostało, że po tych 3 latach, no szkoda jakby rzucić to. Więc kończę prawo, a potem zobaczymy, co dalej. Jeśli decydujesz się na prawo, to na jaki profil w liceum najlepiej iść? No, na humanistyczne, ale tak naprawdę... Liczą się rozszerzenie. Może... Nie, ale to wiesz, to jest też tak, że jak ktoś jest uparty i się zaprze na to, że chce iść na prawo, to może być nawet na biochemii albo na matfizie, i tak po prostu uczyć się samodzielnie w domu. I teraz pytanie bardzo kontrowersyjne. Czy warto studiować prawo zaocznie? Jest szansa na zatrudnienie w kancelarii. Znaczy dla mnie to, czy studiujecie dziennie, zaocznie czy wieczorowo, to nie ma znaczenia. To jest jakby tylko tryb. Tak jak pracujecie na zmianę tam dzienną, nocną i popołudniową, to tak jest mniej więcej też z trybami studiów. I według mnie, bo ja też miałam taką koleżankę właśnie, która studiowała zaocznie i robiła już praktyki od pierwszego roku, bo miała na to więcej czasu niż studenci dzienni, a najbardziej liczy się praktyka i to, ile przepracujecie w kancelarii, a nie to, jakie będziecie mieć oceny, bo potencjalny pracodawca, no, go to nie obchodzi w sumie, jakie mieliście oceny w większości przypadków. Tutaj ten medal ma dwie strony, bo z jednej znam praktyków, którzy kończyli właśnie prawo zaocznie i świetnie sobie teraz radzą, a z drugiej nasi wykładowcy, jak komentują czasami niektóre wydarzenia, to z pogardą odnoszą się do studentów zaocznych. No trochę tak, ale to... Ale to wynika z nieprzykładania się po prostu studentów zaocznych do nauki.
No, to też, no ale wiesz, u nas na dziennych też jest tak, że no, też, niektórzy no. olewają totalnie. Dokładnie. I teraz moje ulubione pytanie. Jak to jest z tą łaciną? Jest ciężko, czy nie taki diabeł straszny, jak go malują? My mieliśmy u siebie łacinę na takim bardzo podstawowym poziomie, ale wiem, że na innych uniwersytetach, na właśnie przedmiocie łacina, jest też gramatyka. My gramatyki nie mieliśmy, tylko jakieś tam poszczególne zwroty, czy parę mi właśnie takie prawnicze, które naprawdę się przydają później. W jakichś momentach studiów. Więc według mnie no to łacina była jednym z fajniejszych przedmiotów na pierwszym roku. Ten przedmiot jest bardzo ważny, bardzo prosty, trzeba się mocno postarać, żeby go nie zdać, na przykład na Uniwersytecie Wrocławskim, tak. Ale już na przykład na Uniwersytecie Zielonogórskim, z tego co słyszałem, mieli właśnie to, co Karolina mówiła, gramatykę i to była w ogóle jakaś rzeźnia. I to już jest głupie, bo to się nie przydaje. Ale tak samo jak dużo osób straszy WDP, wstęp do prawoznawstwa, bo to jest też taki przedmiot na pierwszym roku, którego dużo osób nie zdaje, no bo jest jednak dużo tych informacji i wiele osób tak myśli, że w sumie po co to? Mi się WDP przydaje. No tak, też nie był trudny. Kto się go uczył, no, to, na to dostał. No, kto nie, ten nie zdał. To nie był jakiś no, tak podejrzany. Jak nie, to nie był jakiś podejrzany egzamin z tym postępowanie karne, tak? Gdzie no. były osoby, które się uczyły, a nie zdały, bo to już nieważne. Tu postawmy kropkę. Czy po prawie można zostać tylko prawnikiem, adwokatem, sędzią? Po pierwsze, po prawie, po studiach nie zostaniecie ani adwokatem, ani sędzią. Bo trzeba jeszcze zrobić aplikację, czyli kolejne 2-3 lata w zależności już od aplikacji. I nie, można jeszcze, no oczywiście zostać prokuratorem i komornikiem, na przykład po aplikacjach tego typu. Ale prawo to jest, jak mówiłam na początku, taki kierunek, że możecie potem robić wszystko. Możecie mieć własne przedsiębiorstwo, możecie, nie wiem, pracować gdzieś w księgowości, w banku. Tych dróg, które można wybrać po prawie, jest naprawdę dużo. No, absolwentów prawa zatrudniają w bankowości, duże firmy zatrudniają w swoich biurach prawnych, gdzie ci absolwenci po prostu analizują jakieś tam sytuacje i pomagają znaleźć jakiś stan prawny i tak jakieś tam pierdoły, powiedzmy. Czy gdybyście mogli wybrać jeszcze raz, to czy byłoby to prawo? Teraz ile stanów mocno, gdzie się poznaliśmy? No to tak! Nie no, ja na 100% wybrałbym jeszcze raz prawo, nie? A ja nie wiem. Ja się waham. Bo jednak to nie są jakieś studia moich marzeń i zawód prawnika to nigdy nie było takie coś, co ja chciałam robić od dzieciństwa. Ale nie narzekam aż tak bardzo, jak mogłabym narzekać. No były bardzo ciężkie chwile, szczególnie na tym trzecim roku. No. Bardzo ciężkie. Kosztował nas ten rok bardzo dużo zdrowia, bardzo dużo pracy. Mnie kilka kilogramów, ale jak się już to wszystko zdaje, to ma się ogromną satysfakcję i świadomość, że kurczę, wiem już parę fajnych rzeczy, jak idziecie na praktyki, możecie tego doświadczyć, no, namacalnie powiedzmy, tak, to widzicie, że ta nauka nie poszła na marne i możecie już pomóc ludziom na tym etapie i to jest fajne. Jaki przedmiot według ciebie był najtrudniejszy? No to dla mnie to było na pewno postępowanie karne, które właśnie mieliśmy na trzecim roku, to był mój ostatni egzamin. A dla ciebie? Może nie tyle co najtrudniejsze, ale najbardziej nie lubiłem prawa międzynarodowego publicznego i prawa międzynarodowego prywatnego. To były dla mnie jakieś upierdliwe w ogóle przedmioty. One nie były w ogóle trudne, ale po prostu materiał mi się nie podobał i tyle. W ogóle uważam, że trudnych przedmiotów nie ma. No. Są po prostu bardzo obszerne, tak. I zdarzają się chamscy wykładowcy, którzy z prostego przedmiotu robią trudny. To nie jest jak na przykład, nie wiem, z fizyką w liceum rozszerzoną, czy matą rozszerzoną, że to kurczę faktycznie jest trudne. To trzeba rozumieć. Jedna osoba to zrozumie, druga nie. Nie, tutaj wszyscy są w stanie wszystko zrozumieć, no. Tylko trzeba usiąść czasami na bardzo długo. Nie, ale to co właśnie mówisz, że co do tych wykładowców, tak jak teraz my akurat nie mieliśmy z tym panem tego przedmiotu, ale na przykład prawo rzymskie na pierwszym roku, wiem, że teraz rocznik no ma przerąbany, że tak naprawdę z przedmiotu, który się nie przyda. W ogóle. W ogóle, może troszkę na prawie rzeczowym, ale przez te 2 lata to już wszystko zapomnicie. Ja uważam, że w ogóle. Ale no, zrobili z tego taki przedmiot, jakby to było najważniejsze w ogóle, czego można się nauczyć na studiach. Ale tak jak ty mówisz, właśnie nie to ma na... To są chore ambicje, nie? Już niektórych profesorów. Coś im się po prostu wydaje i... No, że najważniejszy jest mój przedmiot i ten. No, więc też uważam, że nie ma przedmiotów takich trudnych,
Tylko są takie, gdzie po prostu trzeba usiąść na tyłku i się uczyć. I tego materiału może być bardzo dużo, ale tam nie ma nic jakby do rozumienia. Tak, nie trzeba brać korepetycji. Czy naprawdę trzeba zarywać noce, żeby się uczyć? To zależy. To zależy od osoby, bo ja na przykład na pierwszym roku rzeczywiście mało spałam, bo robiłam notatki bardzo długo. Na przykład siedziałam do trzeciej, czwartej jeszcze u ciebie tam w pierwszym mieszkaniu na przykład. I z tego właśnie Rzymu robiłam notatki i rzeczywiście poświęcałam temu bardzo dużo czasu. Ale teraz znalazłam taki balans pod tytułem 24. Ja idę spać, bo ja wolę sobie rano wstać i to ogarnąć, niż potem siedzieć do nie wiadomo której i tak nic nie zapamiętywać z tego, czego się nauczyłam. Ale za to ty! Ja uwielbiam zaczynać o 22, kończyć o 4 rano, no. Bo w nocy się już nic nie dzieje, wszyscy idą spać, nikt do ciebie nie pisze, nikt nie krzyczy gdzieś tam za oknem, nie ma żadnych hałasów, jest spokój. No ale też co do tego uczenia, to trzeba znaleźć sobie swoją metodę. Karolina na przykład kiedyś robiła mnóstwo notatek i się z tego później uczyła. Ja robiąc notatki, później jak się z nich uczę, okazuje się, że w trakcie pisania w ogóle niczego nie zapamiętałem i tak naprawdę pisanie to była strata czasu, więc wszystkie moje książki są podkreślone zakreślaczami i to mi daje na przykład. U mnie prawie żadne, ja miałam mało takich, że rzeczywiście się tylko z książki uczyłam bez notatek. No, ale to właśnie zależy od tego, jak wy lubicie się uczyć. No Krzysiek w nocy się uczy, ja uczę się zazwyczaj w dzień i to widać. Przynajmniej sobie nie przeszkadzamy. Przed sesją, jak ja 24, siup na górę do łóżeczka, ten siedział. No. Czy naprawdę trzeba mieć znajomości, aby się dostać, a potem mieć szansę na aplikację? Nie, bo się znaczy tak, jeśli chodzi o dostawanie się, no to jakby to w dużej mierze zależy od matury. Jak napiszecie maturę. Mówimy o studiach, tak? Tak, mówimy o studiach. No, żadne znajomości nie pomogą w dostaniu się na studia. No, bo jakby to jest jakiś program, jakaś tam administracja jakby działa i trzeba spełnić pewne wymagania. No, jak ktoś będzie miał 30 punktów mniej od ciebie, no to się nie dostanie zamiast ciebie. Nawet jeśli ma znajomości, jeśli chodzi o aplikację, no to na aplikację też jest test. Bardzo trudny ponoć. Nie? Aha, no to nie trudny. Pytania są wcześniej do wglądu. No i więc też uważam, że nie trzeba mieć znajomości. Poza tym, to zaraz ty powiesz. Ja zaraz dodam. Poza tym ja jestem jakby tego zdania, że jak ktoś się zaprze i ktoś rzeczywiście ciężko pracuje, to zawsze będzie lepszy i zawsze ma większe szanse niż nawet jakiś debil ze znajomościami, bo nikt nie chce na przykład przyjąć do kancelarii kogoś, kto będzie siedział na tyłku i niczego nie rozumiał, komu trzeba będzie ciągle coś tłumaczyć. Tak. Taka osoba ani nie spodoba się szefowi, ani nie zgra się z zespołem. To no. Jest równie ważne i nawet jak nic kogoś tego tam, dobrego nie będzie. Nawet jak kogoś tam zna, ale no nikt nie chce być stratny w własnej firmie. Dużo ważniejszą rzeczą od dostania się na studia jest oczywiście dostanie się na aplikację. I faktycznie, macie test, ale okej, zdajecie sobie ten test i musicie jeszcze teraz podpisać umowę z jakąś kancelarią, jeżeli mówimy o tym sektorze prywatnym, a nie o byciu sędzią, z jakąś kancelarią, żeby was tam przyjęli. No to jeżeli nie mieliście wcześniej znajomości w tej kancelarii, nie mieliście żadnych kontaktów, no to będzie ciężko wam tak z ulicy do kogoś wejść i dostać fajną umowę, może jeszcze z jakimś fajnym wynagrodzeniem, co nie? Lepiej jest już zacząć w trakcie studiów robić sobie znajomości samemu, ciężką pracą, iść na praktyki, pracować u kogoś rok, dwa, trzy i usłyszeć od tego kogoś w trakcie, słuchaj, jesteś fajny, ja cię tu chcę na... ja ciebie tu chcę na aplikacji u mnie. Dostaniesz fajną umowę, fajne pieniądze, zapraszam. To wtedy ma znaczenie. I też masz taką samą satysfakcję, że ty tego dokonałeś. Tak. Czy mieliśmy jakiś plan B na wypadek, gdyby okazało się, że nie dostaliście się na wybrany przez siebie kierunek jaki? No to dla mnie jakby prawo było planem B albo nawet C, więc jakby się nie przejmowałam tym zupełnie, bo wiedziałam, że na komunikację wizerunkową i tak się dostanę, więc to nie był problem. A ty? Poza prawem, poza kilkoma innymi uczelniami, troszeczkę z gorszym podziałem, na które wystartowałem właśnie na prawo, no to jeszcze gdzieś tam się przygotowywałem do egzaminu na Akademię Muzyczną, na Wydział Jazzu, ale jednak nie musiałem tego robić. Czy poznaliśmy się na studiach? Tak, na pierwszym roku studiów. Tak, w połowie pierwszego roku. W połowie pierwszego roku, a dokładnie się poznaliśmy na Facebooku. No, to jest historia.
bo Krzysiu był śmieszny, a ja chciałam Krzysiu powiedzieć, że jeżeli... śmiesznego chłopca. Także, haha. Czy macie już plan na aplikację? Czy mam plan na aplikację? No ja mam. A ja nie mam. Ja na chwilę obecną chcę być adwokatem. Ale jeszcze mam 2 lata. Okay, może się wszystko zmienić. I tak, to są już wszystkie pytania, jakie dostaliśmy i teraz chcielibyśmy powiedzieć kilka takich rad od nas, czym się przejmować, a czym się nie przejmować. Przede wszystkim nie przejmujcie się tym, że dostaniecie 3 i broń Boże, nie chodźcie poprawiać 4+, bo to jest śmieszne. Bo was nie będą szanować. Bo was nie będą szanować. Koledzy i koleżanki, a to jest ważne. No i też ja na tym roku się tego nauczyłam. W poprzednich 2 latach było tak, że ja się dużo rzeczywiście uczyłam, chyba. Tak mi się wydaje, na pewno więcej niż na tym roku, najtrudniejszym. Dużo się uczyłam i tak już byłam zmęczona pod koniec sesji, że ja olewałam ostatni egzamin, nawet do niego nic nie powtarzałam, ale na przykład na drugim roku właśnie z tym międzynarodowym. Że ja nawet nie otwierałam notatek, po prostu szłam na ten egzamin i wiedziałam, że nie znam. I rzeczywiście było tak, że miałam 2 razy poprawkę. Na tym roku stwierdziłam, że wolę dostać 3, czy tam tą 4 nieszczęsną i mieć spokój przez 3 miesiące wakacji i rzeczywiście się udało. Akurat trzeci egzamin, w sensie nie trzeci, tylko ten ostatni, to troszkę fartem się udało, ale się udało. Wylosowałam po prostu dobre pytania, które mi podpasowały. A ode mnie? No to niczego się nie bójcie przede wszystkim, bo ja szedłem z taką właśnie trochę obawą, że będzie bardzo ciężko. Myślałem, że będzie dużo ciężej niż jest, bo tak ludzie mnie straszyli, że będę musiał się uczyć przepisów wszystkich na pamięć. Nie, tego broń Boże nie ma. Fakt, że egzaminy są na przykład na Uniwersytecie Wrocławskim, którego ja mówiąc tak dyskretnie nie polecam nikomu, absolutnie. U nas jest strasznie nieogarnięcie. Ponieważ egzaminy są u nas bardzo źle skonstruowane. Nie sprawdzają waszej wiedzy prawniczej, absolutnie, waszego sposobu myślenia, rozwiązywania problemów prawniczych. Nie. Sprawdzają, czy nauczyliście się czegoś na pamięć. To jest bez sensu, bo po miesiącu tego już nie pamiętacie. Ewentualnie wiecie, gdzie czego szukać i to jest fajne. Także nie polecałbym. Dodatkowo uważam nasz wydział za troszeczkę niesprzyjający studentowi, niesprzyjający różnym inicjatywom, czerpiący dużo korzyści ze studenta, a nie dający za dużo nic od siebie. Z tego co wiem, inne uniwersytety funkcjonują trochę inaczej, są bardziej przyjazne. Dlatego też zasięgnijcie opinii innych kolegów z innych miast. Czy ja wiem, czy jest nieprzyjazny student, on na pewno jest... To znaczy, ja mówię to z perspektywy kogoś, kto... się angażuje. Kto uczestniczy w konferencjach czynnie, kto chodzi na konferencje, organizuje super, również... Super, i teraz się będę przy tobie taka głupia. Nie, po prostu... Karolina wybrała sobie sposób nauki jeden, ja wybrałem sposób nauki inny. Karolina uczy się, zdaje egzaminy na 5, ja zdaję egzaminy na 3, 4, czasami 5, ale robię dużo rzeczy dodatkowo. Jeżdżę na jakieś konferencje, piszę artykuły i po prostu to są 2 modele studiowania, co nie? Można to połączyć, ale... A i właśnie to, co dużo osób mówi, że prawo zajmuje... Jeszcze do tych egzaminów, bo to było ciekawe, co mówiłeś, że te egzaminy... To nie jest tak, że musicie umieć na egzamin. Nie, wy musicie umieć zdawać egzaminy. No właśnie, tak. Podejść do... Ja na przykład uwielbiam egzaminy ustne, bo ja jakby mogę tam pokazać wiele więcej niż samą wiedzę, jakkolwiek to by nie zabrzmiało. Tylko tak, teraz mieliśmy ustny z postępowania karnego. Jedna druga to była wiedza, a ja... Kolejna jedna druga to było przygotowanie się do tego egzaminu, czyli co pan profesor lubi, no, jakie ma preferencje, gdzie siada, gdzie ja mam usiąść. No jak ja mam na przykład dostałam pytanie, na czym byłam ostatnio w Narodowym Forum Muzyki, albo na czym byłam ostatnio w teatrze. Koleżanka dostawała pytanie na przykład o to, jak podobają jej się kolory w jakimś tam filmie, u jakiegoś tam reżysera, czy tam kto napisał Kubusia Puchatka. No takie pytanie, że właściwie no. Jak nie, bo u nas była ta właśnie część kulturalna z różnych dzieł kultury i to było niby fajne dla kogoś, kto na przykład czyta i umiałby się jakoś wybronić, ale jak kogoś to totalnie nie interesuje i ma do tego prawo, żeby go to nie interesowało, no to był w ciemnej tak naprawdę. Ale to jest skrajność, ten egzamin to był skrajność, o którym chcemy zapomnieć, mimo że go zdaliśmy, no, ale uważamy, że to była pomyłka i
No nasze to nie oceny, przystoi, po prostu nie przystoi robić coś takiego. Nasze oceny były bardzo niesprawiedliwe. Skończę, no. Na przykład moja była za dobra, Krzyśka była za słaba. No. To taką jeszcze życiową radę od siebie dla was. Przyszedłem na te studia sam jak palec. Startowało gdzieś tam z moich znajomych bardzo dużo osób, ja jestem z mojego miasta i dostałem się tylko ja. Nie znałem kompletnie nikogo, nawet z innych miast, zupełnie nikogo. Na integrację, na którą przyszło 100 osób, na imprezę integracyjną, przyszedłem sam, oczywiście minęło 5 minut, już dużo osób poznałem i jest super, naprawdę. Przyjść z taką czystą kartą. Nikt cię nie zna. I brudzić ją od nowa, bo nikt nie wypomina. Systematycznie, tak, zacząć nowe życie, skończyć jak zwykle. No, to jest bardzo fajne. Tego się, broń Boże, nie bójcie. To było to, co mi się chyba najbardziej podobało w tych ostatnich 3 latach. Co do w ogóle samych ludzi na prawie, to krąży wiele o nich dziwnych, różnych plotek i informacji. Niektóre są rzeczywiście prawdziwe, że to są ludzie bardzo pracowici. Oczywiście nie wszyscy, bo mamy takich znajomych, którzy jakby impreza cały rok, a w sesji się coś tam pouczą. No, nawet nie jest zawsze impreza, po prostu się nie uczą, nie? Po prostu się nie uczą. No, ale też jest, wiesz, trudniej takim osobom. Ale to trochę prawda, że ludzie z prawa są troszkę bardziej sztywni niż na innych kierunkach, tak nam się wydaje. I jak już znajdziecie jakąś fajną ekipę, to się z nią trzymajcie i się nie kłóćcie. I przede wszystkim rada ode mnie. Na litość boską wysyłajcie swoje notatki. Jeśli coś zrobicie, tak wiemy, że kosztowało was to dużo pracy i że siedzieliście nocami, ale komuś naprawdę może to się przydać. I sprzedawanie swoich notatek komuś z roku, albo w ogóle udawanie, że się ich nie ma, jak ktoś jest po prostu w sytuacji kryzysowej, jest po prostu niefajne. Ja nie miałam nigdy problemu z tym, żeby komuś coś wysłać, żeby komuś porobić jakieś zdjęcia, czy to z wykładu, czy z czegoś, i nigdy nie było takiego czegoś, że o, trzeba było chodzić, albo o, trzeba było robić notatki, to byście mieli, nie? No nie. No nie. No nie. Ludzie na prawie są bardzo czytani, można z nimi porozmawiać, tylko czasami jest coś takiego, że... Wjeżdża, jak jesteście na imprezie, to nie wchodźcie na tematy prawnicze. Nie, że wjeżdża między nami wódeczka i nagle ktoś wypije, wiecie... Kieliszek za dużo. 5 ml za dużo i zaczyna do końca wieczoru mówić o egzaminach, o ocenach, o historii starożytnych Polaków, o tego typu rzeczach, o literaturze, a to nie jest na to miejsce i po prostu niektórzy nie mają po prostu o czym, nie, rozmawiać przez to, że całe życie tylko czytali w zasadzie. I bardzo dużo, jak dla mnie na przykład, normalnych rzeczy ich szokuje. Czytali? Także no siedzieli z nosem w książkach, tak? Aha, to się nauka. Tak, nic poza tym. No, angażujcie się w inicjatywy rozmaite na studiach, w koła naukowe. To jest bardzo doceniane przez egzaminatorów, później przez pracodawców, dokładnie. Działajcie przy konferencjach, piszcie, róbcie już tak, żebyście... Bo ogólnie to jest wyścig. No. Jeżeli ktoś wam mówił, że liceum to jest wyścig przed maturą, to jest bzdura. To jest dopiero wyścig. Bo ja to, co powtarzam wiele razy, jak kończycie studia po 5 roku, to razem z wami w Polsce kończy je dużo tysięcy ludzi. Bo ile u nas na roku zaczynało w ogóle osób? 280. I drugie tyle zaoczni, wieczorowi i jeszcze wszystkie prywatne uczelnie i ileś tam miast w Polsce, więc tych studentów prawa jest naprawdę od cholery. No tysiące, trzeba być, nie? Po prostu, każdego roku. Trzeba być po prostu świetnym. A, i najważniejsza zasada według mnie. Im mniej czasu na prawie, tym więcej czasu. Oczywiście. Niech wam to się zawsze nie wydaje przypadkiem, że jak jest dużo nauki, to nie ma czasu na basen, kino, znajomych, siłownię, wycieczkę raz na jakiś czas gdzieś, żeby odetchnąć świeżym powietrzem. Nie, to jest bzdura. Im nałożycie sobie więcej obowiązków, mniej czasu spędzicie w telefonie, to naprawdę tym lepiej dla was. Na wszystko jest organizacja, można znaleźć czas. Jak się ma mniej czasu i wtedy wiesz, że musisz coś robić w 2 godziny, tak. A nie na przykład masz cały dzień i cały dzień przepieprzesz tak naprawdę. Tak. I nawet w tramwaju się uczysz, a nie gapisz się w okno, co nie? Tak. Właśnie to, co ty mówisz, że wychodźcie do ludzi, róbcie jakieś rzeczy.
Nie spędzajcie naprawdę całego czasu na nauce, bo się zajedziecie i bo będziecie płakać tak jak ja na pierwszym i drugim roku, po prostu gdzie straciłam połowę włosów z nerwów i gdzie musiałam płakać przed każdym egzaminem, bo byłam tak zestresowana i tyle było we mnie tych złych emocji. Nie, wychodźcie, bawcie się, jeden piątek w tygodniu was nie zbawi, jak wyjdziecie gdzieś na piwo czy na imprezę jakąś inną. Ciężko pracujcie, uczcie się w miarę systematycznie, bo tak, tej nauki jest o wiele mniej. Spełniajcie swoje marzenia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!